Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Trendy Okulary. Dzisiaj mam dla Was przygotowany filmik odnośnie kocich jesiennych okularów. Więc będą koty w różnych konfiguracjach, w takich ciepłych, właśnie jesiennych kolorach, więc jakichś beżach, brązach, bordo też się pojawi. W ogóle ten filmik był jednym z propozycji, temat tego, może jeszcze raz, temat tego filmu był jedną z propozycji, jeżeli chodzi o najnowszy film na moim Instagramie, bo zawsze na Instagramie, na relacjach macie możliwość głosowania i wyboru kolejnego filmu. I już wiem, co będzie też filmem w przyszłym tygodniu, ze względu na to, że teraz w ostatnim głosowaniu było to, że tak powiem, pół na pół, a nawet więcej punktów dostał odcinek dotyczący parowania okularów. Natomiast ja ten odcinek o parowaniu chcę przygotować bardzo, bardzo dokładnie i czekam jeszcze na jeden płyn do wypróbowania, więc dlatego tego filmu nie mogło być jeszcze dzisiaj. Dzisiaj porozmawiamy o jesieni. Tak w ogóle, kochani, jak chcecie mieć wpływ na to, co będzie w kolejnym filmie, to koniecznie mnie zaobserwujcie na Instagramie. Tutaj Wam pokażę jeszcze moją nazwę profilu i ona na pewno się znajduje w komentarzu, a w zasadzie w opisie do filmu. No to dobra, jeżeli interesują Was właśnie takie modowe, jesienne oprawki, to zapraszam Was do tego, żebyście zostali ze mną do końca filmu. Zróbcie sobie może coś do picia, coś do jedzenia. Spędźcie ze mną miło czas, bo dzisiaj to będzie też taki właśnie bardziej przegadany filmik z pokazywaniem różnych oprawek i z przemyceniem porad dotyczących wyboru okularów. Mam tu przygotowane na dzisiaj dla Was 6 par okularów. Ale zanim zacznę Wam je pokazywać, to chciałabym Wam powiedzieć o tym, komu w ogóle pasują kocie okulary, jaki trzeba mieć do nich kształt twarzy, a komu zupełnie nie będą pasowały. Więc tak, koty będą pasowały do twarzy owalnej i do twarzy okrągłej. To są takie dwa najlepsze kształty twarzy właśnie do tego typu podniesionych do góry kocich okularów. Natomiast jeżeli macie kształt twarzy trójkątny, no to już nie będzie dobry pomysł, bo jak sobie tutaj nawet w ten sposób rękami zasłonię, możecie zobaczyć, że kocia oprawka przy kształcie takim podniesionym do góry będzie jeszcze bardziej uwydatniała tą trójkątną buzię. Podobnie przy kształcie twarzy takim bardziej ostrym, na przykład kwadratowym, to też nie będzie dobrze wyglądało, bo zawsze takie ostre kształty będą jeszcze bardziej wyostrzały rysy Waszej twarzy. Więc wszystkie okrągłe kształty twarzy jak najbardziej, ostre rysy, niedobry wybór. W ogóle mam też taką dygresję na początek, dotyczącą w ogóle wyboru okularów tak przez cały rok. To jest tak, że mimo tego, że okulary kupujecie, że tak powiem, na długi czas tak naprawdę, bo kupujecie je na kilka lat, na 2 lata, tak standardowo najczęściej, tak też jest rekomendowane, żeby co 2 lata wykonywać badanie wzroku. Więc te okulary mają wystarczyć na 2 lata, a wybierając je, sugerujemy się często porą roku. Na wiosnę, latem częściej wybieracie fotochrom albo nakładki przeciwsłoneczne. Jesienią i zimą to już nie jest takie ważne. Sugerujemy się tym nawet, jakie w danym momencie nosimy garderobę,
W tym, że w zimie bardziej wybieramy coś takiego wyrazistego, mocniejszego, wtedy jesteśmy bardziej skłonni pójść w tą stronę. W lecie chcemy, żeby to było takie delikatne, zwiewne, pastelowe. I nie do końca zawsze bierzemy pod uwagę to, że przecież te okulary będziemy nosić przez dłuższy czas. Stąd też sens mojego filmu, bo jednak mimo wszystko jesienią będziecie wybierać i będziecie chętniej sięgać po takie właśnie oprawki w bardziej jesiennym stylu. I idziemy tu właśnie w kolory takie jesieni, więc brązy, beże, trochę też Wam pokażę czarnego. Zacznę od takiej bardzo fajnej, ciekawej oprawy, czarno-białej, więc eleganckiej. Ona ma też takie fajne końcówki zauszników z białym dodatkiem i na froncie też ma biel, przez to jest taka odważniejsza, ale jest też przez to bardziej jeszcze elegancka. Dużo mamy opraw, które mają teraz dodatek plastiku, metalu, metalowy mostek, metalowy załusznik, tak jak tutaj w tej oprawie. Ona jest elegancka, raczej bym powiedziała, że odważna niż klasyczna. No ale tutaj już zależy, co dla kogo jest odważne, co dla kogo jest bardziej klasyczne, bo dla niektórych klasyką mogą być płaskie prostokąty. Więc to jest taka moja pierwsza propozycja jako taki fajny dodatek jesienny. Druga też będzie w czarnym kolorze, ale z dodatkiem złota. Złota góra, metalowa. To jest fajne rozwiązanie. Teraz jest, wydaje mi się, mniej takich opraw. Kiedyś było ich zdecydowanie więcej, bo ta złota góra nas tak rozświetla, rozjaśnia. Mimo tego, że oprawka cała jest czarna, to dodaje takiego pieprzu trochę w tej oprawie. Jest dzięki temu trochę inna właśnie, tak jak tutaj widzicie. Fajny model, on jest bardziej zaokrąglony dołem, więc zobaczcie, wszystkie takie modele zaokrąglone dołem będą lepsze, jeżeli Wasza twarz jest owalna. Jeżeli Wasza twarz jest okrągła typowo, to te kocie oprawy muszą być trochę inne, ale to Wam pokażę za chwilkę. Pokażę Wam też jedną taką oprawę, która ma bardzo zdobiony załusznik. To jest akurat model z Guessa. Wydaje mi się, że jeszcze go Wam nie pokazywałam. Ma nudziakowy, jasny front. Ciekawy, ciemniejszy załusznik z bardzo dużą ilością złota. I to jest taka oprawa właśnie delikatna, subtelna, ale jednocześnie mocna i wyrazista. To są takie dwie przeciwności, bo zobaczcie, front niby jasny, delikatny, ale on jest jednak dosyć duży i to tworzywo jest jednak takie szersze tutaj. Ja to mówię, określam jako masywne. Więc to jest też fajna propozycja dla osób, które chcą coś innego, odważniejszego. A w takiej właśnie jesiennej tonacji kolorystycznej, bo macie tu takie beże prawie transparentne i ten załusznik jest w takim odcieniu brązu, w zależności od światła może trochę wpadać w fiolet, ale tego nie widać tak ze względu na ten złoty załusznik. Jeżeli chodzi o inny odcień jesieni, to jest bordo. I zobaczcie, to jest podobny styl, jaki Wam pokazywałam tutaj jako pierwsze, więc mamy złoty mostek, mamy złoty załusznik, a front jest plastikowy, ale ta oprawa ma inny kształt tutaj dołem. Ona jest bardziej płaska, więc będzie też pasowała bardziej do okrągłej twarzy. Wszystkie te oprawy, które tutaj są kocie, a tu dół mają płaski, będą lepsze dla osób, których kształt twarzy nie jest typowo owalny, tak jak mój, ale jest okrągły. Będzie to lepiej się komponowało i będzie jeszcze bardziej tak dopasowane do Waszego kształtu twarzy. Zwróćcie uwagę właśnie, że minusem tego, że jest dużo takich opraw, które mają metalowy załusznik, jest to, że będzie to jednak gorsze dla osób, które mają alergię na nikiel.
bo w tym momencie no, już nie mogą sobie pozwolić na taką oprawkę. I mimo tego, że jest dużo teraz opraw plastikowych znowu jest ich coraz więcej, to sporo z nich jeszcze ma nadal metalowe zauszniki. No i to jest tak, takie potem jednak zawężenie wyboru dla osoby, która ma alergię. No ale myślę, że to będzie stopniowo się zmieniało. Mam jeszcze brązy, ale bardziej w metalu. Dzisiaj w ogóle idziemy w stronę właśnie takich opraw, które mają tutaj na froncie tworzywo i mają dodatek metalu właśnie na mostku i na załuszniku. To jest fajne rozwiązanie, ale ten kolor nie jest dla wszystkich. Nawet bym powiedziała, że dla niewielkiego procenta osób. Jak lubicie brązy, to brązy najlepiej pasują i ten model myślę będzie też najlepiej pasował do zimy, ale takiej zimy południowej, więc ciemne włosy, czarne, oliwkowa skóra, to będzie ciemna karnacja, to będzie oprawka dla Was i takie kolory będą pasowały raczej w zasadzie tylko do tego typu urody. Przy innych ten brąz będzie tak Wam dodawał wieku, będzie tak postarzał. Więc to nie jest dla każdego, ale kształt, zobaczcie, fajny, podniesiony tu do góry, tu bardziej prosty dołem, więc bardziej uniwersalny. A tu jest oprawka taka kameleon jako ostatnia, bo ona może być, zobaczcie, i dla osoby młodej, dla nastolatki, może być też dla osoby poważniejszej. Mamy brąz, taki delikatny właśnie, mamy fajny, ciekawy załusznik, ten dół mamy bardziej płaski. Fajne rozwiązanie, jeżeli ktoś właśnie chce jeszcze pozostać w tej konwencji metalu i mieć coś takiego do góry podniesionego kociego. W ogóle wszystkie te modele kocie, tak naprawdę one wszystkie dodają elegancji przez ten swój kształt. O ile kółeczka są, te wszystkie takie modele okrągłe, one są, mogą być takie bardziej na sportowe, to myślę, że kot z takim sportowym strojem mniej się zdecydowanie broni niż oprawka, która jest okrągła, owalna. To tyle Wam chciałam powiedzieć na koniec. Dajcie mi znać w komentarzu, która z tych opraw najbardziej Wam się podobała, który też był dla Was najbardziej wartościowa porada, gdzieś tutaj wpleciona w pomiędzy pokazywanie tych wszystkich opraw. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Życzę Wam, kochani, udanego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Za tydzień lecimy z parowaniem.